Plansza. Znak graficzny gminy Zabierzów. Plenerowa impreza. Rozbawieni ludzie. Napis. Zabierzowski fajer. Pożegnanie lata i akcja Szczepimy się w gminie Zabierzów. Mówi Aleksandra Małek, dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji gminy Zabierzów, organizator wydarzenia. W dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy dla mieszkańców gminy Zabierzów wyjątkowe wydarzenie, mianowicie Zabierzowski fajer. Dlaczego fajer? Fajer to festyn, a przede wszystkim świetna zabawa. Na mieszkańców gminy, zarówno tych najmłodszych, starszych, dorosłych oraz seniorów, czekają atrakcje. A mianowicie dla dzieciaków przygotowaliśmy strefę kolorowanek, autorskich kolorowanek Centrum Kultury, ale również agencja artystyczna Cookie Art and Fun zaprosi dzieciaki na warsztaty kreatywne, zdobienie kapeluszy, bańki mydlane i przede wszystkim uwielbiane przez dzieciaków malowanie buziek. Uśmiechnięta dziewczynka z pomalowaną buzią. Zorganizowaliśmy również akcję dla potrzebującego wsparcia Stasia, czyli małego mieszkańca Brzezinki, czyli jednego z sołectw naszej gminy. Zadaszone stoiska. Na stolikach książki, gadżety, przysmaki i skarbonki, nadatki dla Stasia. Mówi Bartosz Barański, sekretarz gminy Zabierzów. Przy okazji naszej imprezy plenerowej Zabierzowski Fire postanowiliśmy przeprowadzić akcję promocyjną szczepień przeciwko COVID-19, hashtag szczepimy się, oraz zorganizowaliśmy punkt mobilny szczepień, gdzie przy współpracy z naszymi partnerami z Krakowa, Krakowskim Centrum Diagnostyczno-Klinicznym, który jest operatorem medycznym tego wydarzenia, proponujemy naszym mieszkańcom szczepienie jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson. Bez żadnych wcześniejszych rejestracji można przyjść i zaszczepić się tutaj na miejscu i wszystkie formalności tutaj nasze panie z Krakowskiego Centrum Diagnostyczno-Klinicznego załatwiają. Bierzemy cały czas bardzo czynny udział w całym narodowym programie szczepień. Pod koniec zeszłego roku, gdy program ruszał, okazało się, że jedynym ośrodkiem zdrowia na terenie gminy Zabierzów nie mamy samorządowych ośrodków zdrowia, są to wszystko podmioty prywatne. Jedynym ośrodkiem zdrowia, który zdecydował się przyłączyć do tego programu, był ośrodek zdrowia w Rudawie. W urzędzie rozdzwoniły się telefony, było bardzo dużo próśb ze strony naszych mieszkańców, aby umożliwić im swobodny dostęp do szczepionek i pani wójt Elżbieta Burton odpowiedziała na ten apel. Przystąpiliśmy do organizacji dwóch gminnych punktów szczepień. Przeszliśmy całą procedurę weryfikacyjną, kontrolną ze strony urzędników NFZ-u. To chwilkę trwało, ale na szczęście wszystko zakończyło się sukcesem. I mamy na terenie gminy Zabierzów trzy punkty szczepień. Pierwszy w ośrodku zdrowia w Rudawie, o którym wspominałem, i dwa gminne punkty szczepień. To jest punkt szczepień przy ulicy Śląskiej w Zabierzowie i punkt szczepień przy ulicy Ogrodowej w Bolechowicach. Szybko zmieniające się zdjęcia. Dzieci na huśtawkach. Tłumek widzów przed niewielką estradą, na której instaluje instrumenty zespół Film. Mówi lider zespołu Piotr Kupicha. Witamy Was bardzo serdecznie na Waszym pięknym rynku. Dziękujemy tutaj całej gminie Zabierzów, dziękujemy Państwu za to, że pojawiliście się w tym, gdzie takie piękne słoneczko, a to słońce parę dni teraz jeszcze będzie nam umilać życie, bo jeszcze w końcu mamy wakacje. Kłaniamy się bardzo nisko i gramy. Publiczność bije brawo. Perkusista uderza w talerze. Przed sceną podskakują rozbawione nastolatki. W rytm muzyki podryguje sprzedająca przekąski brunetka w średnim wieku. Mówi Aleksandra Małek. W dniu dzisiejszym wystąpią cztery zespoły. Ponownie na zabierzowskiej scenie zagości zespół Fil. Następnie Ino Ros i Liber. Wszyscy, myślę, uwielbiają piosenkę Piąteczek Piątunio. Zespół Make oraz na koniec zagraniczna gwiazda Danzel. W ciemności mężczyzna wymachuje płonącymi pochodniami. O godzinie 22 zaprosimy mieszkańców na wyjątkowy pokaz ognia. Tłum widzów obserwuje wirujące w powietrzu pochodnie. Sypią się iskry, plansza. Film zrealizowano we współpracy z Wydziałem Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów.